Hej, cześć drogie, szusujemy. Kto idzie kolejnym znakiem do wiadomości? O, za dużo. Ryby, drogie rybki. Pomyślcie sobie o tych osobach lub o tej osobie. Zamknijcie oczy i sobie słuchajcie, totalnie pomyślcie, co ta osoba osoby ma, ja wam totalnie do powiedzenia. Tak, przyciągnijcie sobie tak zwane, wiecie, drogie rybki, telepatię, jak inne znaki. Strasznie słuchajcie, dużo wam wypada z pierwszej grupy. Musimy to wziąć, jeżeli wypada, to tu nie ma oszukiwania. Potem słuchajcie, zrobimy sobie czytanie, co wy, drogie znaki, chcecie powiedzieć osobie z innego znaku lub z innych ascendentów i tak dalej, lub tym osobom, o które pytacie. Ale to są spokojnie w następnych czytaniach. Na razie musimy, słuchajcie, kochani, dokończyć jedno czytanie wiadomości, które zaczęliśmy. Ojejku, dobra. Rozgadane macie te osoby, słuchajcie. Coś ryby musiały nabroić. No, wiedziałam, że coś ryby musiały. Ryby zawsze, słuchajcie, znaki zodiaku bez urazy. Nie wszystkie ryby. Znam takie ryby, których nie lubię, że powiem wam szczerze, że zawsze muszą nabroić. I spojrzą na siebie, tylko nawalają na innych, a potem się dziwią, że inni się o nich odwracają. Ale one tak mają, słuchajcie. Nie każda rybka, żeby nie było. Te, które ryby przynajmniej jest. Na szybkiego. Szybkie czytania, słuchajcie, bo dzisiaj, tak jak mówię, chcę wam pomontować te filmiki, żebyście mieli, tak? No zobaczymy, kogo byście, drogie rybki, już koniec poraniły. Teraz robimy czytanka. Jeszcze to położę totalnie. Tu jedną gromadkę sobie zostawimy. No i ryby, lecimy z wami z tym czytaniem. Zdarzyła się, widzę, w twoim życiu drobna wpadka. Nie radzisz sobie z emocjami i wyżywasz się po innych. Słuchajcie, a tak to nie będzie. No idziemy na fula. Zmień się dla siebie, będzie ci łatwiej pokochać innych. Czuję, że grasz nie fair. Też czuję, słuchajcie. Odkąd się poznaliśmy, nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Teraz ja tobie daję pole do popisu na dojrzenie emocjonalne. Poczekam na ciebie, aż dojrzejesz. Słuchajcie. Kochałem cię z całego serca, z całej duszy, ale teraz zaczynam cię powoli nienawidzieć. Tęsknię za tym, co było między nami kiedyś. Odezwę się pierwsza. Wybaczyłem ci już bardzo dawno, ale nie chcę cię znać. Czemu ty jesteś taki uparty? To, co jest między nami, nigdy się nie skończy. Jest duża różnica wiekowa. Karma wraca, pamiętaj. To prawda, drogie rybki. Jeżeli komuś coś zrobiliście, to ta karma do was wróci. Mam zamiar żyć z każdym w zgodzie. Wzbudzam w tobie zazdrość. Przeproś mnie. Znajdźmy jakiś kompromis, bo to jest toksyczne i męczące. Zablokowałeś mnie na chwilę. Mam nadzieję, że ci kiedykolwiek będę potrafił jeszcze wybaczyć za to piekło, co ty mi zrobiłeś. Też mam uczucie, jestem osobą wrażliwą, a ty ich już nie masz. Planuję stabilizację bez ciebie. Zawiodłeś mnie po całości. Gadaj głupoty na mój temat, karma wróci. Przy tobie czuję się bezpiecznie, chociaż czasami irytujesz.
Nic się nie dzieje bez przyczyny. Ochłodziłem celowo relację. Zasłużyłeś sobie na to. Wiem, czego chcę, idę na całość. Nie zatrzymasz mnie, nie zniszczysz. Kiedy myślisz, że każdy jest przeciwko tobie, pamiętaj, działa to w obydwie strony. Jaka ty jesteś wobec kogoś, ktoś jest wobec ciebie taki sam. Kocham się z tobą odroczyć. Dziś zrobię to, co inni nie chcą, a jutro będę na samym szczycie. Nie chcę, żeby uczucia wracały, bo ci nie ufam. Nie mogę patrzeć, jak jesteś smutna. Masz być mój, moja, to będziesz. U nas w związku wkradła się rutyna. Nuda. Nie ufam już ci. Jesteś niedojrzała, niedojrzała emocjonalnie. Bo w życiu zamiast spojrzeć na siebie, oceniasz innych pokład. Sytuacja ci się widzę wymyka spod kontroli. Nie przygryzaj mi, bo jak ja ci przygryzę, to pójdzie ci w pięty. Przeznaczenia nie oszukasz. Czasami zbytnio mnie kontrolujesz, to mnie wkurza. Nie jestem osobą dla ciebie, a ty dwa razy dla mnie. Próbowałam ci sprawić, dokąd ta znajomość dojdzie. Pracuj nad relacją, nad samym sobą. Chcę zgody, ale ty się nie nadajesz do tego. No wiecie co? Muszę się skupić na uzdrowieniu samej siebie przez ciebie. Zniszczyliście komuś samoocenę. Dałeś mi popalić, vice versa, biorę z ciebie przykład. Jesteś miłością na moje całe życie, teraz to wiem. Ten związek jest mega męczący, ale zarazem przyjaźń również namiętna. Bardzo mocno cię kocham i za tobą tęsknię. Nie oddam cię nikomu za żadne skarby świata. Tu różne, słuchajcie, grupy się otwierają, także nie bierzcie tego do siebie, co niektóre. Doszły mi słuchy o tobie. Fajnie, że mi obrywasz tyłek za plecami. Śnię o tobie i marzę. Czekałem na ciebie całe życie. Nie prowokuj. Czuję, że się odsunęłeś ode mnie. Oddaj za oddaj. Macie rację. Lubię ryzyka. Podejmuję wybór i decyzję, nie twój interes. Będziemy znowu razem. Olewasz mnie, to olewaj, tylko jak znajdziesz się w potrzebie, nie szukaj mnie więcej. Kręcisz mnie. Układam sobie życie na nowo, nie psuj mi tego. Mamy dużo spraw do wyjaśnienia. Nie ufam już ci jak dawniej. Mam strach przed zranieniem. Dogadajmy się jak dorośli. Będziemy znowu razem. Już niedługo wyjeżdżam. Zaczynam nowe życie bez ciebie. Chcę izolacji. Udowodnij, że jesteś warta tej znajomości. Nie wrócę do ciebie, dopóki nie dojrzejesz, nie dorośniesz. Marzę o tobie i śnię. Chcę być z tobą na zawsze. Spotykam się z byłym, żeby cię wkurzyć. Planuję macierzyństwo, stabilizację. Karma wraca. Zobaczcie, znowu tu jest coś karmicznego do przepracowania. Tak? Jesteśmy dla siebie toksyczni, zobaczcie. Nie odzywaj się, bo nie chcę, żeby... Znowu zobaczcie to samo. Żebyś mnie zraniła. Już myślisz, że będziesz miała odwrót, grubo się mylisz. W końcu mam kogoś, kto mnie uszczęśliwia. Zostaw mnie w spokoju. Tu też się osoby, słuchajcie, totalnie starsze określają, także nie bierzcie, słuchajcie, tego do siebie. Ruszyłem przed siebie. Było warto, nie żałuję. Ale z ciebie czaruś maruda z rzęda. Teraz albo nigdy, raz się żyje, czas na nowe zmiany. Naucz się walczyć o swoje marzenia, nie wchodzisz w życie innych. Rób to, co kochasz. Cierpię przez ciebie teraz, przez twoje słowa, ból i tak dalej. Mam duże poprzeczki i wymagania. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Szukam takiego samego charakteru jak ja. Zaraz ci opierniczę. Pragnę cię. Człowiek całe życie uczy się na błędach. Nie wiem, czy się odezwać, czy nie. Biorę z ciebie przykład. Zakończam to przyjaźń i miłość, bo mnie męczy. Ta odległość już mnie totalnie dobija. Nie jesteś moją zabawką. Nie odezwę się wcale, bo mnie wkurzasz. Waham się. Łzy nie są oznaką słabości. Pamiętaj, lecz uczuć, które maskujesz. Zaczyna się u nas psuć. Może i dobrze dać ci do myślenia. Pracujmy nad budową stałej, stabilnej relacji. Jesteś moją jedyną połówką na całe życie. Musisz w siebie uwierzyć, gdy się powinie noga i nie w ciebie zwątpili.
Nie rozumiem cię. Zaproszę cię niedługo na randkę. W końcu z oczu zeszły mi klapki. Jeśli chcesz być szanowany, szanowana, szanuje się szacunku, domagać bez szacunku. Masz słodki uśmiech, fajny głos w oku. Planuję wziąć ślub. Ciekawisz mnie. Mega mnie zraniłaś, zraniłeś. Tego tamtego dnia. Kocham cię. Tęsknię za tobą. Trzymajcie się. Hej!